Dobra, teraz tak na serio. Ja jestem Słowianin, no i dzisiaj jest trzecia część pana Mondara X-a, który znowu gada głupoty. No i nie wiem, czy to jest już ostatnia część, gdyż po prostu no nie ma już takich filmów na jego kanale, jakie są stricte pod głupotę. Ale jak jakieś znajdę, to może będą, więc ja tylko odpalę Need for Speeda i lecimy. No i dzisiaj rozpoczynamy z filmem SCP uchwycony na prawdziwych zdjęciach. Na zdjęciu widzimy SCP-106. Nie wiem, w jakich okolicznościach zostało zrobione to zdjęcie, jednak możemy się domyślać, że zostało ono zrobione w jakimś ciemnym tunelu. Dobra, typie, ja teraz na serio. Nie wiem, czy ty jesteś debilem, czy po prostu wszystko, co znajdziesz w internecie, po prostu wymyślasz jakąś totalną historyjkę i to wrzucasz do swojego filmu, byleby się hajs zgadzał. Weźmy sobie SCP-106. Jest to, typie, zdjęcie z oficjalnej strony fundacji, na którym widać SCP-106, która jest fikcyjną organizacją, przez co gościu twój tytuł już praktycznie myli innych, gdyż to nie są prawdziwe zdjęcia, tylko to jest specjalnie przerobione. Przykład, wejdźmy sobie tutaj. Weźmy jeden film 3. Tu mamy oryginał. I tu jest nawet napisane, że to jest ta rzeźba stworzona przez Yuzumi Kato. To jest jakiś chyba chiński. Nie rzeźbiarz, tylko artysta. No i tu widzicie, jest Until 2004. Na tym zdjęciu mamy SCP-3199. Nie wiem do końca, co robi ten SCP, jednak jeżeli coś o nim wiecie, to napiszcie o nim w komentarzu. Aha, czyli nic o nim nie wiesz, ale jednak wrzucisz go do filmu i podpiszesz to jako prawdziwe zdjęcie. No, super przygotowany z ciebie YouTuber, muszę ci powiedzieć. A zdjęcie zostało zrobione w jakimś ciemnym pokoju, najprawdopodobniej w samej placówce SCP. Ile ci trzeba gościu razy mówić, że fundacja SCP jest fikcyjna i nie istnieje? Na zdjęciu widzimy SCP-001, czyli co ciekawe, SCP, który tak naprawdę założył całą fundację. Z tego co widzimy po otoczeniu w tym zdjęciu, zdjęcie zostało zrobione w jakiejś restauracji czy czymś w tym rodzaju. Z tego co ja wiem, no to SCP-001 w ogóle jeszcze nie został przygotowany. W sensie jest tam parę projektów, które mogą być SCP-001, lecz aktualnie de facto nie ma żadnego SCP-001. A w zasadzie to jest tylko umowna nazwa. Na temat tego zdjęcia chodzą spekulacje, jaki SCP jest tam przedstawiony. Prawdopodobnie jest to SCP-096, jednak prawdy nigdy prawdopodobnie się już nie dowiemy. No, a może to w ogóle nie jest SCP? Może to jest jakiś szkielet, któremu ktoś zrobił zdjęcie? Na zdjęciu widzimy SCP-3614. Zdjęcie prawdopodobnie zostało zrobione przez jakąś kamerę w drzwiach czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, co robi ten SCP, jednak jeżeli coś o nim wiecie, to napiszcie w komentarzach na dole. Pierwszy gościu to nie jest SCP-3614, tylko SCP-4XXX. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Obejrzyj moje poprzednie filmy, wyczekuj następnych. Tutaj w sumie mógłbym zakończyć mój film, ale ja mam jeszcze drugi przygotowany. Dwójka znajomych kręci sobie vloga w środku lasu, jednakże nie wiedzieli, że pośród drzew spogląda na nich Slenderman. Zobaczcie sami. Zacznijmy od tego, że Slenderman jest również postacią fikcyjną. Tak samo jak cała fundacja SCP. Po kolei, no to wszystko niby pasuje. Mamy szumiący efekt nagrania, jeśli przychodzi ten Slender. No ale mnie zastanawia, czemu oni w ogóle nagrywali nagranie w środku lasu. Autorzy nagrania wybrali się na spacer do lasu.
Jednakże nie wiedzieli, że są śledzeni przez Slendermana. Jak myślicie, czego mógł od nich chcieć? Co ja się orientuję, to Slenderman porywa niczego nieświadome dzieci, które po prostu poszły sobie do lasu. Dorosłych on tak po prostu nie atakuje, chyba że są z dziećmi, no to albo zaatakuje dorosłego i weźmie dziecko, albo po prostu sobie odpuści. Nagranie pochodzi z internetowego cyklu pod tytułem Marble Hornets. Autor zauważył, że do jego domu przyszedł nieproszony gość, czyli Slenderman. Wszystko uwiecznił na tym nagraniu. Marble Hornets. To, jak podaje Wikipedia, to serial na YouTube inspirowany internetowym mitem Slendermana. Pierwszy film został opublikowany na YouTube 20 czerwca 2009 roku po wpisie, który jego twórca Troy Wagner opublikował na forum Something Afro poprzedniego dnia. Czyli gościu, masz kolejne nagranie, które jest totalną fikcją. Marble Hornets to jest kanał, który jest po prostu o Slendermanie. Mamy tam różne nagrania, to jest aktorstwo, to jest reżyseria. To tak ma być. Autor nagrania jedzie autem, obok pewnego opuszczonego domu położonego w środku lasu. Jak widzimy, ten dom jest chyba zamieszkany przez Slendermana. Co sądzicie? Jak on ma założone garnitury i skarpety na obie, ty pacanie. Nagranie rejestrowane przy pewnej drodze. Widzimy tutaj pewnego człowieka, który jeździ rowerem. Natomiast w tle, pośród drzew, widzimy dziwną, wysoką postać, która dokądś idzie. Jak myślicie, czy był to Slenderman? Piszcie w komentarzach. Zaraz. Tego się mi kogoś przypomina. Nie wiem jak wy, ale jak dla mnie to może być ten sam gość, tylko że ten po prawej to może być jego... To może być on młodszy. A po lewej może być starszy. Dziękuję za oglądanie, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli Ci się podobało. Obejrzyj moje poprzednie filmy, wyczekuj następnych. No, a więc ja też Cię żegnam. No i co? No na razie.